Zadanie 10. Rozwiąż równanie 1, 2 razy 4x plus 1. Odjąć x plus 1 nad 2 jest równe 2x plus 1 nad 4. I teraz, aby rozwiązać takie równanie, jakie tutaj widzimy, to możemy wykorzystać kilka metod. Na pewno moglibyśmy zawartość tego nawiasu wymnożyć przez liczbę 1 drugą, czyli 1 druga razy 4x, dodać 1 druga razy 1, no i następnie moglibyśmy pracować na ułamkach zwykłych. Ja natomiast mam inną propozycję. Chodzi tutaj o to, żebyśmy przymnożyli całe równanie przez najmniejszą wspólną wielokrotność tutaj mianowników po to, aby pozbyć się ułamków. Jeżeli chcemy obustronnie wymnożyć przez 4, to być może już wiesz, co w rezultacie takiego mnożenia uzyskamy. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że uczniowie są na różnym poziomie i nie wszyscy wiedzą, co należy w takiej sytuacji dokładnie zrobić. W związku z powyższym ja to zapiszę. Przez liczbę 4 mnożę całe to wyrażenie, które mamy tutaj. W związku z powyższym zapisuję 4 razy 1 druga razy 4x plus 1. Odjąć 4 razy x plus 1 nad 2 to się równa 4 razy 2x plus 1 nad 4. No i tutaj teraz możemy dokonać pewnych skróceń. Tę dwójkę i tę czwórkę możemy skrócić, dzieląc jedno i drugie przez 2. W związku z powyższym tutaj uzyskujemy w mianowniku 1, natomiast tu uzyskujemy dwójkę. W kolejnym kroku możemy tutaj ten mianownik i tę czwórkę również podzielić przez 2. Stąd też tutaj uzyskujemy 1, natomiast tu uzyskujemy 2. No i jeszcze ostatnie skrócenie, czyli ta czwórka i ta czwórka. Dzielimy obie wartości liczbowe przez 4, uzyskując tu liczbę 1 oraz tu liczbę 1. Stąd też w rezultacie uzyskujemy 2 razy 4x plus 1, odjąć 2 razy x plus 1 jest równe 2x plus 1. I teraz zawartości nawiasów musimy wymnożyć przez liczby, które stoją przed tymi nawiasami. W związku z powyższym tutaj będziemy mieli 2 razy 4x, daje nam to 8x i 2 razy 1 to będzie plus 2. Następnie minus 2 razy x to będzie minus 2x i minus 2 razy 1 to jest minus 2 i resztę przepisujemy bez zmian. W kolejnym kroku to oczywiście plus 1. No i teraz w kolejnym kroku musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Czyli tu będziemy mieli 8x minus 2x, w rezultacie daje nam 6x. No i 2 minus 2 to jest 0. I teraz przepisujemy wszystko to, co stoi tutaj, uzyskując 2x plus 1. No i w wyniku tego teraz co robimy? Przenosimy dwójkę na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. W związku z powyższym będziemy tutaj mieli 6x minus 2x jest równe 1 i 4x jest równe liczbie 1. I teraz musimy wszystko obustronnie podzielić przez 4, uzyskując ostatecznie x równe 1 czwarta. To oznacza, że liczba 1 czwarta jest rozwiązaniem tego równania. Czyli jeżeli liczbą 1 czwartą podstawimy pod x, to uzyskamy, oczywiście jeżeli się nigdzie nie pomylimy, taką sytuację, w której to lewa strona będzie równa stronie prawej.